Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma kogoś w rodzinie albo wśród znajomych, kogoś, kto przesadza z alkoholem albo z imprezami, co? No, nie? Powiem więcej, jeżeli teraz ktoś z was siedzi i zastanawia się, kto u mnie w rodzinie najwięcej pije, kto wśród moich znajomych najwięcej imprezuje i nie możecie znaleźć, znaczy, że to kurwa ty jesteś tą czarną owcą. Ja wiem, że u mnie w rodzinie to ja jestem tą czarną owcą. Pamiętam, jak miałem 18 lat. Dostaliśmy z kumplami dowód osobisty. Wydawało nam się, że jesteśmy bogami! Bo możemy kupić wódkę na legalu. Oczywiście 18, jak skończyłem, no najgorsza historia w moim życiu, aż mi wstyd to opowiadać. No traumatyczne przeżycie, budzę się rano po takiej imprezie, na kacu, na golasa, obrzygany, no nie, okropne. Myślę, Marcin, jesteś dorosły, masz 18 lat, to już się więcej nie powtórzy, masz nauczkę na całe życie. Następna 18, przygotowałem się. Na krzesełku koło łóżka przygotowałem sobie piżamę. Żeby, wiecie, tylko hops w piżamę i hops do łóżka. Na wszelki wypadek, jakby mnie suszyło, przygotowałem sobie też wodę. Mimo wszystko, bo jestem przezorny, na samym dole reklamówka. Budzę się po 18, narzygany do piżamy, ja w reklamówce. Dlatego teraz mój ojciec wraz z wujkami i z sąsiadami nie piją na legalu. Przeszli z piciem do konspiracji. No. Założyli nawet tajną grupę do picia, która nazywa się G8. I nawet nie mają pojęcia o tym, że na ich tropie jest tajna grupa CIA. Czyli ciocia Celinka, Irena i Adelaida. Mają nawet swój tajny kod. Ojciec mnie kiedyś woła. Marcin, chodź tutaj. Co jest, tato? Marcin? Pójdziesz do wujka i powiesz mu, że Reksio wychodzi na żer. Co? Reksio wychodzi na żer. Okej. No idę do wujka. Wujek, tata kazał przekazać, że Reksio wychodzi na żer. Cii, Marcin, powiedz tacie, że jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Okej. Idę do taty. Tato, jastrząb nie może, bo obserwuje go anakonda. Dobrze, to pójdziesz i powiesz mu, że Reksio i Szynszyl czekają już w G8. A ty, Marcin... Jaki Marcin? Tygrysie. Dobra, Tygrysie, pójdziesz z nami i będziesz stał na czatach. Jak zobaczysz anakondę, to wtedy zrobisz suwę. Okej, nie? Stoję na tych czatach pod G8, czyli garażem Gienka numer 8. Idzie! Dzień dobry, ciocio Anakondo, Adelaido, ale nie zdążyłem. Ciotka wpada do garażu, pu! Mam was, pijecie wódkę. Czwórka mam ich. Suspect is captured. Do you copy? Need backup. Matka wpada przez okno. Wódka! On the ground! Irena, to nie tak! My tylko wódką czyściliśmy silnik do kosiarki. Gienek, kurwa, nie podrążaj nas. Ty nie masz kosiarki. Ty mieszkasz na bloku. Panowie, dlatego z ukrywaniem się picia najlepiej zrobić jak mój dziadek. Najebany non-stop, babcia nigdy nie poznała, bo nawet nie miała porównania. Ja mam taką rodzinę, miałem 7-8 lat, impreza rodzinna, zastawione stoły. Podchodzę koło talerzyka mojego ojca, sięgam po wodę mineralną, piję i tym sposobem pierwszy raz napiłem się wódki na własnej komunii świętej. Co ze mnie wyrośnie, jak ja tak szybko zacząłem pić wódkę? Podobno ten najgorszy, 5. stopień alkoholizmu to picie perfum. Trudno, będę chodził na imprezy do Rossmana. Dzień dobry, przez setkę Hugo Bossa i na przepojkę, przepita, jak się u was mówi, przepojka, przepita? Popychacz? To nieźle. Chociaż też byłem kiedyś na takiej imprezie, że się mówiło na to piwo.
I na popychać poproszę fa w kulce. Ale cóż się dziwić, u nas w Polsce alkohol jest rozwiązaniem na każdy problem. Masz zły humor, napij się, na kaca, wiadomo, czym się strułeś, tym się lecz. Jak jesteś przeziębiony, no to wiadomo, grzaniec z miodem. Na ból gardła, wódka z pieprzem. Na żołądek, żołądkowa. Na zatoki, i tu wyjątek, bo nacieranie, ale i tak spirytusem. Chociaż powiem wam, że mam takiego kumpla, który naprawdę bardzo dużo nie imprezował, ale nie pije już od 3 lat. Bo nie żyje od 2. Czasami po występach ludzie podchodzą do mnie i pytają przy barze: Marcin, napijesz się z nami wódki? No ja czasami nie mogę się napić, bo przyjechałem autem. I ludzie tego nie rozumieją, to nie jest dla nich argument. Ja mówię, nie mogę, bo przyjechałem autem. Dobra to, weźmiesz taksówkę. Wy człowieku, ale my jesteśmy w Gdańsku, a ja mieszkam w Rybniku. To pojedziesz bocznymi. Ale czasami mówię też zgodnie z prawdą. Mówię, że nie piję wódki, bo choruję na cukrzycę typu pierwszego. Aha. Dla Marcina żołądkowa gorzka. Dlatego zawsze mówię tak, jak ktoś się chce napić ze mną wódki, mówię, nie stary, dzięki, nie piję wódki, bo po wódce lubię eksperymentować z seksem. A ludzie mówią, stary, nic takiego, ja też tak mam. No, stary, niby nic takiego, ale później każda wizyta u weterynarza 150 zł. Dobrze, Marcin, to ty lepiej nie pij. A robię tak dlatego, bo w Polsce jest takie przeświadczenie, że kto nie pije, ten pewnie podpierdala. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał.